Tu mamy pieczywko. Pieczywko było wsadzone do zamrażarki. To jest praktycznie świeże. I to jest ciekawe. Tam, gdzie jest pieczywo, gdzie jest odsłonięte, zobaczyć, a jak od środka, to już nie ma tego białe, nie jest takie białe. Nie występuje coś, taka biel, ale to jak, ale to po, ale po krawędziach. Po krawędziach. Ja może wyłączę światło, może będzie wtedy lepiej widać. O. O, no tak, to będzie jakby bardziej prawdziwe. O. Takie jak przejaśnienia. O, a tu ewidentnie na krawędziach, gdzie to nie było, bo jak jest chleb, do chleba przylega, to w tych miejscach nie ma tych przebarwień. Jak jest kilka warstw. A jak jest nie, a jak jest na krawędziach właśnie, gdzie jest dostęp świeżego powietrza. No właśnie, nie chcę sugerować niczego. Wtedy właśnie jest takie przybielone. O tutaj to widać wyraźnie odcięcie się. Ta niby dobra część chleb pieczywa, a tutaj jest już właśnie takie przybielone. No właśnie. I teraz się zastanawiam. O, tutaj to ewidentnie ze wszystkich stron, bo to całkiem było osobno. Więc co to jest? Czy to jest w ogóle w takim razie ten chleb można jeszcze jeść? Czy ten chleb można jeść? Dziękuję. Bo które było trochę w innym miejscu, na samym dole, ale było zasłonięte. Tutaj widać jest oddzielenie, to części tej białej. Tuż po drugiej stronie już tego praktycznie nie ma. Nie widać. Choć w tej chwili wizualnie, jak ja się patrzę wprost na chleb, to tego nie widać, ale jak patrzę się tutaj przez monitor komórki, to tu widzę, jest jednak przebarwienie. Tutaj, no właśnie. Tutaj już może przeczulony jestem, ale tak niekoniecznie tego to widzę. Już nie będę wkładał tego chleba do zamrażarki. No tutaj widzę na samym, mimo że było na samym schodzie, miało bezpośredni dostęp niby, to nie widzę tego przebarwienia ani tu na krawędziach. Więc nie wiem, czy ja to można jeść, czy to nie można jeść. Dobra, tego już nie będę wkładał do zamrażarki. To jeszcze przepiekę. No właśnie, czy ktoś umiałby mi powiedzieć, co za przyczyna tego przebarwienia?